Witam Państwa serdecznie w studiu NTV. Leszek Wieliczko, witam Pana. Moje szanowanie, również witam. Leszku, to jest taki wstęp do rozważań filozoficznych. Mhm. Część z Państwa zna Ciebie chociażby z wystąpienia u Krysi Maciąg podczas powitania wiosny w Sobótce. Mhm. Skąd zamiłowanie do takich rozważań, rozmyślań filozoficznych? No to historia bardzo długa, właściwie od 20 roku życia zadawałem sobie pytania, a właściwie nawet jeszcze i wcześniej, kiedy jeszcze byłem związany z Kościołem katolickim dosyć mocno, no bo w rodzinie tradycyjnej wychowałem się, katolickiej, to nie mogłem zrozumieć, dlaczego tak wiele rzeczy jest niezrozumiałych dla mnie w Kościele, dlaczego to jest takie jakby tylko powierzchowne. Tak miałem wrażenie, takie odczucie wtedy. I no i potem właśnie nastąpił taki moment przełomowy, kiedy nie znalazłem tam tego, czego szukałem. I odszedłem. I potem już szukałem na własną rękę. Ale czego szukałeś? Odpowiedzi na wiele różnych pytań. O sens istnienia, o to, kim jestem, jaki jest cel i sens mojego życia również. Po co to wszystko? Można znaleźć odpowiedzi na te pytania? Znalazłeś? Czy szukasz jeszcze nadal? To jest wieczne poszukiwanie. Oczywiście te moje poszukiwania z tamtego okresu były bardzo naiwne. To był taki tryb trochę roszczeniowy. Dlaczego inni mają, ja nie mam. Dlaczego inni są lepsi ode mnie, ja nie. Ciągle była taka forma jakby wartościowania, kto jest lepszy, kto jest gorszy, dlaczego właśnie inni jakby lepiej żyją i tak, bardziej zdolni są i coś tam jeszcze innego. Układa się innym lepiej, a tak, każdemu tak trudniej. Tak. Ale z drugiej strony przy tym wszystkim widziałem, obserwowałem siebie, obserwowałem też innych i widziałem też, że są podobni mnie albo jeszcze gorzej żyjący ludzie. I to wszystko jakoś tam się kumulowało we mnie jako pewna informacja, wiedza, której jeszcze nie potrafiłem uporządkować wtedy, ale ona się gdzieś tam właśnie zbierała we mnie i, no i dzisiaj mam już jakiś obraz tego wszystkiego. Ale czy to nie jest tak, że każdy na pewnym etapie życia przechodzi właśnie przez takie rozterki, zastanawia się nad tym, dlaczego mi jest tak cholerka trudno, czemu ktoś wygląda lepiej, lepiej zarabia i tak dalej, ale do momentu, do czasu, dopóki nie zacznie się zauważać tych, którym jest ciut gorzej. Oczywiście nie ma gorszych ludzi i lepszych, ale mamy ręce, mamy nogi, tak? Możemy sobie na wszystko sami zapracować. Wtedy się zaczyna chyba odwracać ten myślenie. No nie do końca, właśnie, nie do końca, bo pamiętam, że w tamtym okresie, ponieważ jakby próbowałem wnikliwie obserwować tą rzeczywistość, obserwować ludzi, jak żyją, to nie potrafiłem pogodzić się z pewnym standardem życia, a więc na przykład taką klasą mieszczańską, która żyje w obrębie miejsca pracy, domu, telewizora, jakby kółko się zamyka. Więc ja się z tym nie potrafiłem pogodzić. Ja potrzebowałem, czułem się, jakbym był w więzieniu, jak widziałem ich. Potrzebowałem wolności, pełnej wolności, więc tej swobody takiej, że mogę być wszędzie, mogę być tam, gdzie akurat czuję potrzebę, żeby być. Więc to był pierwszy element taki, który jakby nie pozwolił mi pogodzić się z tą rzeczywistością w taki sposób, jak to... Jak ty to mówisz, że mogłem zrozumieć i jakby dostosować się do tej rzeczywistości i odnaleźć siebie w niej w taki sposób, żeby właśnie gdzieś tam zająć jakąś pozycję. Musiałeś jednak zmienić to coś, tak? Tak, więc już wtedy jakby właśnie to dziwne, niesamowite, że ja powiedziałem sobie, nie, na pewno nigdy nie będę takim tradycyjnym, standardowym mieszczaninem. Nie, nigdy nie to. Ogromną inspiracją zawsze była dla mnie natura, przyroda. Zawsze. Więc kiedy była tylko możliwość wyjechania w góry, gdziekolwiek, wędrowałem dużo w życiu. Urodziłeś się w mieście, czy... No niestety w mieście. Ale to tym bardziej jakby właśnie
No nie wiem. No bo... Chociaż bardzo często jest też tak, że ludzie, którzy żyją na wsi, nie dostrzegają tej natury, to tej jest, przyrody, ale prawda? To jest różnie, bo często się zdarza tak, że mieszczuchy właśnie na, tak w cudzysłowie, na stare lata, to chcą mieć domek na wsi, uciec od tego zgiełku, a zdarza się, że ludzie z wioski jednak mimo wszystko wolą, no bo tam jednak jest, może nie nieobecna wioska, ale kiedyś to był ten trud, ta praca, tak? Nie każdy tam decydował się. Przechodziłem w życiu różne doświadczenia, dużo wędrowałem, zmieniałem bardzo wiele razy miejsce pracy i powiem ci, że też żyłem w bardzo prostych, może nie prymitywnych, ale bardzo prostych warunkach, gdzie musiałem po wody chodzić do studni, gdzie nauczyłem się ją szanować i doceniać jej wartość tylko dlatego, że miałem jej tyle, ile sobie przyniosłem. A nie, że odkręcam kran i ona leci, leci, leci i w ogóle się nie zastanawia człowiek nad tym, że ona jest i że może jej zabraknąć albo cokolwiek innego. No dobrze, Leszku, ale to znaczy, że z takiego życia też zrezygnowałeś na rzecz jeszcze innego? Czy dalej tak? No wiesz, to jest tak, że gdzieś tam funkcjonujemy w jakichś powiązaniach w tej rzeczywistości. Także no one mnie tam gdzieś obligują do tego, że muszę na przykład być w tej chwili tutaj we Wrocławiu, choć zawsze marzyłem o tym, żeby... A mieszkałem wiele razy w górach, w różnych miejscach, na wsi, żeby wrócić tam z powrotem. I widzisz, i na przykład stało się tak, że kiedy ja już parę lat wstecz stwierdziłem, że już nic nie chcę, nie potrzebuję nic dla siebie więcej. Jakby chodzi mi o to takie aktywne uczestnictwo w życiu publicznym, bo przecież te elementy też się pojawiały tam po drodze, to i myślałem o tym, że właśnie jakby będę miał ten komfort takiego duchowego obcowania z przyrodą, gdzieś tam w wyciszeniu, gdzieś z boku zupełnie. I tutaj pojawia się prowokacja do tego, żebym założył fundację i był w mieście póki co na razie. Mhm. Ale fundacja akurat ma w zamyśle zbudowanie ośrodek w środowisku naturalnym. Mhm. No właśnie może po to było to dążenie, no nie dążenie, to pojawienie się możliwości założenia fundacji, której jesteś prezesem. To jest Fundacja U Źródeł. Tak, to jest Fundacja U Źródeł, tak. Mhm. No wiesz, to nie jest takie proste wszystko, bo to oczywiście pociąga za sobą finanse, a z tymi finansami w dzisiejszych czasach jest bardzo różnie i jakby... dać taką możliwość komuś, żeby on to zrozumiał, o co chodzi, żeby, że ta idea jest głęboka i że ona przedstawia wartość taką, którą naprawdę warto rozwijać, a nie mieści się w kategoriach biznesu, w kategoriach właśnie takiego życia, gdzie jednak decyduje ten pieniądz, jest trudno. Ludzie są zniewoleni pieniądzem, powiem tak. No wiesz, no żyjemy w czasach konsumpcjonizmu. No właśnie. I podlegamy pod te systemy różne. Tak. Coś, co na przykład nie pozwala ci na przykład jednocześnie żyć, być wolnym, chodzić do studni po wodę, bo musisz na przykład być równocześnie w innym miejscu, żeby załatwić inne sprawy, tak? To jest ten system. No tak, ale ja powiem ci, że od wielu już lat, od przynajmniej kilku lat, balansuję na linię. Mhm. Balansuję w taki sposób, że w ogóle jakby nie staram się o to, żeby mieć stałą, przypuśćmy, pracę, jakąś posadę, żeby sobie zabezpieczyć starość w formie emerytury czy czegoś tam jeszcze innego. Właściwie nie mam nic i to jest takie balansowanie, ale to też nie jest lekkomyślność i nie jest to takie... taka postawa, jaką może mieć lekkoduch, który po prostu się niczym nie przejmuje i wie, że mu inni dadzą. Nie, nie. Jestem w pełni odpowiedzialny w tym wszystkim i mam głęboką świadomość tego właśnie. Ale nie masz takiego poczucia braku bezpieczeństwa mimo wszystko, bo czas upływa? Nie. Właśnie to jest niesamowite. Można się od bardzo wielu rzeczy uwolnić. Od bardzo wielu. Na przykład? No chociażby od tego, że na przykład jestem w tej chwili nieubezpieczony. I ktoś inny pomyślałby, no wariat, przecież może mu się w każdej chwili coś stać, prawda? Może zachorować, cokolwiek innego, może się zdarzyć wypadek. No fakt, może być wypadek, ale jeżeli żyjesz uważnie,
jeżeli żyjesz uważnie i rozumiesz procesy, które zachodzą w tobie, które się dzieją dookoła ciebie, to po prostu łatwiej jest unikać tych wszystkich zagrożeń, które gdzieś tam mogą istnieć. Ale nie możesz tego wszystkiego uniknąć. No, życie jest tak nieprzewidywalne. Jest nieprzewidywalne, to fakt. Wiadomo, dzisiaj można być na dole, jutro się jest na górze, ale można być na górze, to jest wieczna parabola. To, że jest nieprzewidywalne, to fakt. Ale z drugiej strony, jak masz wysoki poziom świadomości, to potrafisz sobie poradzić i wybrnąć z każdej sytuacji, która już nie jest takim zaskoczeniem, jak kiedyś mogłaby być dla ciebie. To można powiedzieć, że jesteś takim spokojnym ryzykantem? No, wyobraź sobie, tak, ale z drugiej strony mam bardzo wiele wątpliwości. Mhm. I te wątpliwości mnie nie opuszczają. Ale to jest tak, że człowiek, który wątpi, to myślę, że właśnie on rozumie to, że to, co przed chwilą powiedziałeś, że świat jest nieprzewidywalny, że rzeczywistość jest w jakimś sensie nieprzewidywalna i dlatego pamiętam, jak wiele razy sobie mówiłem w życiu, uważaj, żebyś nie wszedł w ślepy zaułek, bo w życiu można wejść w ślepą uliczkę, w ślepy zaułek. I wtedy się wszystko kończy. To właśnie też niesamowite, bo często o tym mówię i rozmawiam z innymi o autorytecie. O autorytecie zewnętrznym. Ludzie się często podpierają zewnętrznymi autorytetami. Czy coś w tym złego jest, jeżeli to jest autorytet w takiej miarę? Tak, tylko że autorytet jakby nie jest tożsamy ze mną. Zewnętrzny autorytet. I ludzie często zapominają o tym, że jakby funkcjonuje w tej rzeczywistości różnorodność. Każdy człowiek jest inny. I nie ma drugiego takiego samego. My próbujemy uprościć tą rzeczywistość, próbujemy ją posegregować, próbujemy stworzyć jakieś standardy, robimy statystyki, różne inne rzeczy po to, żeby gdzieś tam poselekcjonować pewne rzeczy. Tego się nie da. Jeżeli potrafimy właśnie wyjść poza ten obręb, to jakby wtedy nie ma, wtedy znikają ograniczenia i wtedy łatwiej jest odnaleźć się w każdej jednej sytuacji. Ja powiedziałem tam właśnie w Sobótce, jak było powitanie wiosny, powiedziałem o czymś takim, że bardzo często jest tak, że mówimy o miłości, dużo wiemy o miłości, ale tak naprawdę nie potrafimy żyć miłością. To jest zupełnie coś innego. Możemy sobie wyobrażać, możemy jakby wyobraźni czuć to, że kochamy cały świat, ale nie zauważamy... Nie kochać i nie czuć tej miłości, tak? Tak, ale nie zauważamy człowieka na ulicy, który przechodzi obok nas. Nie, nie widzimy go. Nie widzimy przyrody, która jest koło nas. Ja widzę, obserwuję to codziennie, jak ludzie idą i nie widzą nic. Są w swoich myślach. Ja też wiele razy się zastanawiałem nad tym i oczywiście doceniam i myślę, że to jest też ważne, że rozwój intelektualny, umysłowy, duchowy jest ważny. Ale z drugiej strony wydaje mi się, że to życie fizyczne, to realne życie, takie niematerialne, tylko właśnie to fizyczne życie jest równie ważne i sfera przeżyć emocjonalnych jest istotna tutaj w tym wszystkim. Ja zahaczam o bardzo wiele różnych spraw ale tutaj. To wszystko jest bardzo, bardzo ważne, to co mówisz. Tak teraz zastanawiam się nad kolejną rzeczą, bo trudno jest mieć jakiekolwiek tutaj pretensje do nawet do siebie samego, że żyje się w tym systemie, bo ten system nas ogranicza i jesteśmy zaprogramowani. Musimy się rano budzić, żeby iść do pracy, żeby zarobić pieniądze i ciągle się to wszystko wokół jednego toczy, tak? Zapłacić podatki, zapłacić opłaty, kupić jedzenie, wychować dzieci. To jest jedno cały czas. Gdzie się zaczyna ten punkt świadomego przebudzenia? W którym momencie? Kiedy to u ciebie było? To było
to były różne momenty w różnym czasie. Na przykład swojego czasu, no 10-15 lat temu, prowadziłem zakład stolarski w górach, swój zakład, w którym sam pracowałem. I tam nie było problemu z tym, że muszę wstać rano i pójść do pracy. Ja po prostu chciałem wstać i chciałem pójść do pracy. I właśnie często jest tak, że to jest bardzo ważna rzecz, że ludzie robią coś tylko dlatego, żeby pozyskać pieniądze, żeby móc tym samym zabezpieczyć sobie tą materialną egzystencję. Ale gdyby ci ludzie sami odważyli się poszukać w sobie to, co jest dla nich żywe, to, co mogliby robić, a dawałoby im satysfakcję i radość, momentalnie wszystko by się zmieniło. Oczywiście też przy tym prawdopodobnie by zarabiali pieniądze, ale one już nie miałyby takiej wartości, nie byłyby na tyle ważne, a sam fakt, ten akt czynienia właśnie pracy jakiejś tam konkretnej, różnej, nie? Czyli tu bardziej idziesz w tym kierunku, że każdy mimo wszystko powinien jednak dążyć do tego, aby czuć się szczęśliwym, wykonując to, co mówi jego wnętrze, tak? Tak. Mhm. To jest jakby taki moment odwagi, podjęcia, ale to się też wiąże z świadomością. Jeżeli nie wiem, jeżeli świadomie jakby nie dostrzegam takiego problemu w sobie, to po prostu nie będę wiedział o tym, że jest coś jeszcze we mnie. Dlatego właśnie jakby, znowuż tutaj dotknę trochę tej fundacji, to spotkanie właśnie temu jakby między innymi służą. W budzeniu świadomości samego siebie i tego, jaki potencjał ogromny tkwi w każdym człowieku. Ja nie wierzę w to, że są ludzie upośledzeni. Po prostu są ludzie, którzy nie wiedzą, jaką wartość w sobie posiadają i nigdy to nie zostało w nich rozbudzone. Nigdy nie zostali, nikt nigdy o tym nie powiedział. Ukierunkowani. Ale wiesz, to jest jeszcze głębszy aspekt, bo zobacz, wybiera się życie tak naprawdę mając 15-18 lat. Wybiera się jakiś kierunek, który chce się uczyć, wykonywać jakiś zawód, studiować, co nie zawsze do końca jest odpowiednie, albo na daną chwilę nie jest. No tak, ale wiesz, to się wiąże znowuż z wychowaniem, z tradycją, z systemem nauczania i mamy takie szkolnictwo, jakie mamy, nie? Nie wiem, czy do dzisiaj jeszcze istnieje taka szkoła w Anglii, Summerhill, Neila, która właśnie preferowała coś takiego, że dzieciństwo jest po to, żeby się bawić. A nauczyciel jest po to, żeby być jakby doradcą w tym momencie, kiedy pojawi się zainteresowanie czymkolwiek. Doradcą, pomocnikiem. No i tam wyszli z tej szkoły, wychodzili po drodze światli ludzie, którzy dzisiaj zajmują wysokie stanowiska różne w tym świecie i bardzo dobrze sobie radzą. Ja, także dużo zależy właśnie od tego. No, dzisiaj się pojawia taki ruch, właśnie uczestniczyłem w dwóch na razie spotkaniach tu, uniwersytet. Oczywiście ta nazwa pewnie ulegnie zmianie. Ludzi, którzy, młodzi studenci, którzy próbują wyjść poza obszar tego tradycyjnego szkolnictwa akademickiego i sami się rozwijać, sami w swoim gronie. Właśnie no, uczestniczyłem w takich dwóch spotkaniach w tej chwili i będę chciał ich zaprosić na pierwsze laboratorium filozoficzne we wrześniu. No właśnie, co to jest laboratorium? Bo to też jest twój twór, tak? Tak, tak. Stworzyłeś coś takiego. Tak, tak. To fundacja trochę wcześniej zaistniała, a laboratorium pojawiło się w pół roku później. To był, jakby tak duchowo się przygotowywałem do tego. No właśnie, prowadzimy. Jakby dwa elementy są tutaj najbardziej istotne. Odejście od autorytetów jakichkolwiek i oparcie się na swoich słowach i swoim doświadczeniu. Indywidualizm? Nie. Też nie. Chodzi, znaczy, no w jakimś sensie tak. Chodzi o to, żeby nauczyć się
mówić w sposób autorytatywny, ale w kontekście swojego własnego doświadczenia, to jedno, i swoimi słowami. To też zauważam dzisiaj, jak często pojęcia, których używamy w potocznej mowie, czy tam nawet w dyskusjach jakichś, są mylone, są... Nie rozumiemy tych pojęć, albo znacznie więcej wydaje nam się, że można ukryć pod nim, niż inni są w stanie to zrozumieć. I tutaj też właśnie jakby tą kwestię poruszamy na tych spotkaniach, żeby doprecyzować pojęcia, żeby wytłumaczyć, o co nam chodzi dokładnie. I dlatego jakby ten prosty język wypowiedzi jest, no, jakby ma przewagę właśnie nad tym naukowym takim językiem, gdzie jest dużo obcych słów, gdzie są zwroty, pojęcia takie bardzo ścisłe, naukowe, prawda, gdzie trzeba by się wczytywać, żeby, czy doszukiwać znaczenia tych słów, żeby móc zrozumieć. A przecież każdą myśl można w sposób prosty przynajmniej próbować wyrazić. I wydaje mi się, że wtedy ten przekaz jest czytelniejszy. Poza tym często ludzie podpierają się, cytując kogoś tam, słowa czyjeś, podpierając się autorytetem. I to tak trąca trochę mi jakby taką nie, albo nie wiedzą do końca, nieakceptowaniem tego, czy nie wiedzą do końca tego, na ile to ja też w swoim życiu akceptuję i przyjmuję, albo nie do końca rozumieją to. I powstaje coś takiego, zupełnie moim zdaniem chorego, bo jest to po prostu jakaś taka żonglerka słowami, jest to taka dyskusja, taka rozmowa, no, akurat uciekło mi pewne słowo, jakby sobie amuzą, adoracja wzajemnego. Tak. Prawda? Koło wzajemnego, tak, adoracji. Tak, gdzie właściwie nic z tego nie wynika, prawda? Sobie pogadamy, podyskutujemy na temat polityki, to też odrębny rozdział, gdzie w sumie to jest niesamowite, gdzie ludzie opierają się na czyichś wypowiedziach, na czyichś komentarzach, a nie mogą mieć swojego zdania, bo suchych faktów w ogóle nie ma w tej rzeczywistości medialnej, prawda? Wszystko jest oparte na komentarzach i my jakby polemizujemy, dyskutujemy z komentarzami, które ktoś już wymyślił i ustalił. Czyli, nie wiem, jest to jakby abstrakcja swojego rodzaju. No jest to jedyne, co w tym wszystkim ma jakąś tam wartość, to to, że ćwiczymy umysł. Umysł w sensie precyzowania myśli, kojarzenia, prawda? Ale tylko to. Ale to tak niewiele ma wspólnego z rzeczywistością faktyczną. I dlatego może tutaj powinno być to słowo iluzja, iluzja życia, nie? Bo to nie jest prawdziwe życie. No, no samo życie to jest w ogóle temat ogromny, bo ogromny, tak, pewnie tak. Jednym z twoich pytań kiedyś było też jak żyć, tak? Tak. Jak żyć? Nie ma odpowiedzi na to. Każdy powinien chyba po swojemu, tak? No więc właśnie. Ja myślę, że w ogóle w tej rzeczywistości dzisiejszej, tak jak ona wygląda, nie odrzucam nic. Wszystko ma jakiś swój sens, bo opiera się na różnorodności. Jakby ta różnorodność określa ten świat, taki, a nie inny. I tu chcę powiedzieć, że zgubiłem wątek, ale no dobrze. Wróci. Nie, ale to nieważne, ja się tym nie przejmuję. Może ten tak, coś... Tak, odnośnie życia. Ale to w takim razie chciałem cię zapytać, czy nie boisz się przyszłości? Nie, ponieważ nie ma przyszłości właśnie. Nie ma przyszłości? Nie ma przyszłości, jest teraźniejszość, no tylko ale... i wyłącznie. Przyszłością no, jesteś ale... teraz ty sam, tak? Siebie kiedyś. Myślę, że przyszłość kształtuje teraźniejszość. Tak jak ja żyję teraz, to co czynię w tej chwili, jak się zachowuję, jak reaguję, to kształtuje przyszłość. Dokładnie. Ale nie wyobrażenie. Wyobrażenie zawsze będzie prowadziło mnie na manowce. Ale czy chciałeś tak żyć, jak teraz żyjesz? Czy coś byś zmienił?
Czy poszedłbyś inną drogą? Nie, no więc właśnie, już kiedyś się nad tym zastanawiałem, czy ja czegokolwiek w życiu żałuję, niczego. Czy chciałbym się cofnąć, to też takie pytanie się pojawiło kiedyś tam, czy chciałbym wrócić do wieku 20-30 lat, czy jest jakiś przedział wiekowy, w którym, no bo na przykład 20 lat to może nie, ale 30-40, kiedy już jestem dojrzały, też nie. Też ale nie. To jest bardzo ciekawa sprawa, bo jak się z młodym, to chce się długo tą młodość utrzymać, ale ja tak widzę po sobie nawet, że nie chciałbym się cofnąć. No właśnie. Jest okej. No, idziemy do przodu. Idziemy do przodu. To tak samo, ja na przykład jest kwestia śmierci. Kiedyś umrzemy, prawda? No to jest odrębny temat, ja myślę, że to zostawimy na kolejny odcinek, ale tak. Dwa słowa powiem, że nie istnieje dla mnie śmierć. Nie istnieje problem śmierci, bo ja kiedyś umrę. Ale jakiej? Fizycznej? Fizycznej. Duchowej? A nie wiem, czy istnieje, czy coś istnieje poza tą fizyczną rzeczywistością. To w ogóle to jest zupełnie odrębny temat, bo tutaj mam pewną filozofię, którą zbudowałem sobie sam. I właśnie to jest jakby, nie wiem, pewną prowokacją, pewnym wyzwaniem dla mnie jest, kiedybym usłyszał czyjąś własną filozofię, nie tą powtarzaną, nie tą, przypuśćmy, gdzieś tam w kanonie naukowym funkcjonującą jako klasyka. A to jest zupełnie twoja własna filozofia? Tak, ale była inspirowana przez tą rzeczywistość i przez różne zagadnienia filozoficzne, z którymi się stykałem po drodze. Chętnie ją poznam, ale to już nie w tym odcinku. No nie w tym odcinku. Słuchaj, może na tym zakończymy, bo żeby tutaj był taki wstęp na początek. Aha. Bardzo dziękuję ci za to, że zachęciłeś do takiego spotkania. I myślę, że będziemy prowadzić jeszcze kolejne rozważania filozoficzne. Moim Państwa gościem był Leszek Wieliczko. Jeszcze chcesz powiedzieć dwa słowa? Tak. Powiem tak, że myślę, że to było takie ogólne i takie jakby... Wprowadzenie. Byliśmy w całej tej przestrzeni, a myślę, że warto takimi doprecyzować je w poszczególnych odcinkach, jeżeli będą w bardziej konkretne tematy, bo wtedy można więcej i głębiej wyrazić to, przynajmniej ja mógłbym się podzielić z tym. A może Państwo macie jakieś propozycje, piszcie w komentarzach. Do Ciebie adres mailowy? lechu@leszek-wieliczko.pl. Bardzo Ci dziękuję. Ja również dziękuję. Dobranoc Państwu. Do widzenia, dobranoc.